Cześć kochani, witam Was na moim vlogu. Dzisiaj zrobię Wam takie małe podsumowanko tego, co zmieniło się u nas na lepsze i co na gorsze po przeprowadzce do Australii. I będzie to perspektywa już 10-letniego pobytu tutaj, także jest co podsumowywać. Oczywiście już wcześniej robiłam podobne odcinki, czyli robiłam plusy, minusy życia w Australii, plusy, minusy emigracji do Australii i ogólnie prawda o życiu w Australii i tego typu właśnie odcinki. Natomiast ten będzie się o tyle różnił od tych wcześniejszych, że te wcześniejsze to było bardziej tak uogólnienie, jak może być, jak jest ogólnie i podawałam Wam tylko jakieś tam przykłady z życia. Natomiast tym razem będzie to bardziej takie osobiste i rzeczywiście powiem Wam o tym, jak nasza konkretna sytuacja tutaj wygląda, bo tak jak Wam mówiłam we wcześniejszych vlogach, które przed chwilą wymieniłam, to każdego sytuacja będzie inna, perspektywa jest inna, start jest inny u każdego, każdy ma inne wsparcie i tak dalej, inną sytuację, pracę, sytuację finansową, więc ja dzisiaj się skupię konkretnie na naszym przypadku, żebyście wiedzieli, jak jesteście ciekawi, dlaczego my tutaj jesteśmy, dlaczego wolimy mieszkać w Australii, co właśnie zmieniło się na plus, a co na minus. Dzisiaj będzie taki odcinek troszkę chodzony, bo taką akurat mam teraz sytuację, więc muszę nagrywać jak chodzę. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, a może nawet będzie ciekawie, bo tło się będzie zmieniało. Także zobaczymy jak wyjdzie. Pierwszy raz takie coś robię, bo zazwyczaj jak takie chodzone nagrywam to albo na Instagrama, albo po prostu z jakiejś podróży. A teraz będę po prostu Wam opowiadała i chodziła, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Dajcie znać w komentarzach jak komuś to przeszkadzało, albo jak było fajnie. Dobrze, ja zacznę od takiego najważniejszego czynnika dla mnie osobiście, który wpływa na to, że mi się w Australii lepiej i bardziej podoba niż w Polsce. I jest to, słuchajcie, samopoczucie. W Australii ogólnie się o wiele lepiej czujemy. Jest to oczywiście po pierwsze związane z pogodą, a po drugie z nowoczesnością. I po trzecie z egzotyką. Czyli o co tu chodzi? No wiadomo, tak jak widzicie za mną, tutaj macie na ekranie mnóstwo palemek, roślinności egzotycznej. Co za tym idzie, również dużo słoneczka. Słoneczko to wiadomo, że poprawia nam humor, to jest naukowo udowodnione, wpływa na nas, że się lepiej czujemy, ale oprócz tego przypomina nam o wakacjach, tak samo jak palmy. Szczególnie właśnie dla nas Polaków, którzy, wiecie, mieszkają w Polsce, gdzie pada, potem pada śnieg i tak dalej. Człowiek ma taką deprechę w zimie i czeka na te wakacje, a na wakacje zazwyczaj się jedzie na południe, do egzotycznej części Europy. Więc nam Polakom palemki, słoneczko kojarzą się z wakacjami, z odpoczynkiem, z urlopem, z relaksem. Dlatego jak my Polacy, tutaj w takim Makaj, gdzie my mieszkamy akurat praktycznie cały czas, bo na początku troszeczkę mieszkaliśmy w Rockhampton, ale to tylko niecały rok, a potem przeprowadziliśmy się tutaj, no to dla nas, dla Polaków, jak my mieszkamy w Makaj na co dzień, to dla nas to tak jakbyśmy w jakimś kurorcie, na jakichś wakacjach na południu Europy byli. Codziennie jest egzotycznie i dzięki temu naprawdę człowiek się czuje wakacyjnie, bardziej zrelaksowany, od razu się wstaje i się myśli o tym, że jest taki relaks z rana, nawet jak się idzie do pracy, nawet jak się załatwia jakieś sprawy codzienne, nawet jak się, nie wiem, musi myśleć o problemach i tak dalej, ma się problemy, jakieś smutki itd. itp., no to wiecie, to wszystko, ta pogoda, to słoneczko, te palemki, to wszystko sprawia, że człowiek jakoś tak szybciej powstaje, szybciej wpada na jakieś pomysły i jakoś tak bardziej zrelaksowany na co dzień się czuje, wypoczęty i skory do działania. No bo powiedzcie, jak się budzicie rano, patrzycie przez okno, a tam słoneczko, fajna pogoda, no to co? Chyba bardziej chce się działać, niż jak na przykład budzicie się rano, a tam deszcz leje, zimno, szaruga, no to się jakoś nie chce, nie? Poza tym jeszcze a propos deszczu, to taka ciekawostka, że tutaj akurat Wam powiem, że nawet jak pada, to jednak no nie jest aż tak ponuro, nie wiem z czego to wynika, może z tego, że rzadziej tu pada niż nie pada,
i może człowiek tak jakoś ten deszcz przeżywa w inny sposób. Nie wiem, że po prostu deszcz mi nawet tutaj nie przeszkadza. No i wiecie też, te nowoczesne budynki, tu troszkę widać za mną, ale tu akurat nie są aż takie nowoczesne. Natomiast to, co mi chodzi, po prostu ogólnie Australia jest takim młodszym, nowocześniejszym krajem, więc wszystko tutaj wybudowane jest całkiem niedawno i wygląda w miarę nowocześnie albo bardzo nowocześnie. I to też jakoś tak sprawia, że człowiek się czuje bardziej rześko, nie wiem, bardziej tak nowocześnie, młodziej. A jednak jak taka nowoczesność, świeżość, jasność Was otacza, to też jest to, jasność. Pamiętam właśnie, jak się przeprowadziliśmy do Australii, byłam zdziwiona, że tutaj wszystkie ściany i wszystko, co oni w ogóle sobie kupują, meble i tak dalej, wszystko jest białe. I myślałam, o kurczę, co za lipa. Ale potem się do tego przyzwyczaiłam i stwierdziłam, że kurczę, to jest tak naprawdę lepsze. I takie bardziej eleganckie, i bardziej nowoczesne. O wiele lepiej się przebywa właśnie w takich jasnościach. Jeszcze Wam zapomniałam przecież powiedzieć o oceanie i o plaży, bo to też jest taki bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o takie poczucie relaksu, wakacji. Tutaj przecież praktycznie każde miasto, miasteczko jest bardzo blisko plaży. Parę minut dosłownie, więc my mając rzeczywiście bardzo bliziutko do plaży, bo 5 minut mamy samochodem, a jak się przeprowadzimy, jak nam w końcu ten dom wybudują, to będziemy mieli 5 minut, ale idąc na plażę. Więc możecie sobie wyobrazić, że mieszkając tak blisko plaży, no to też jak człowiek ma tą opcję nie tylko widzenia tych palemek, tej egzotyki na co dzień, tylko jeszcze pójście sobie na plażę, poleżenia sobie, posłuchania tego szumu oceanu, no to wszystko naprawdę przypomina rzeczywiście wakacje. I nawet Wam powiem, że jak czasami nas nie stać na wakacje albo nie ma takiej opcji tak jak teraz, no to wiecie, sam fakt, że my mieszkamy w takim miejscu, które można by było podpisać pod miejsca wakacyjne, sprawia, że po prostu nawet jak nie jedziemy na wakacje, to tego tak nie łakniemy, jak na przykład jak mieszkaliśmy w Polsce. Bo w Polsce, pamiętam to, co roku to się czekało na te wakacje, trzeba było zarezerwować coś na południu Europy, żeby, wiecie, było egzotycznie, żeby się czuło te wakacje, więc tutaj rzeczywiście to nam odpada. Nie jest tak, że musimy rok rocznie jeździć na wakacje gdzieś w egzotyczne miejsca. Już zupełnie inaczej na to patrzymy. Tak jeszcze odnośnie samopoczucia, to my się tutaj lepiej też czujemy, dlatego że ogólnie ludzie są milsi. W Australii ogólnie ludzie są bardziej miło nastawieni, ale to też o szczegółach mówiłam Wam w odcinku o tym, jaka jest prawda o Australijczykach. Tu Wam oczywiście u góry podlinkuję. Natomiast żebyśmy się rozumieli, bo ja tam też narzekałam na Australijczyków, to nie jest tak, ja tu patrzę, czy nie ma węża, sorry, ale kontrola musi być. Ale jakbym tak ogólnie miała porównać Polaków do Australijczyków, no to jednak może jest to tutaj troszkę sztuczne, tak jak mówiłam, ale przynajmniej załatwianie pewnych spraw jest o wiele przyjemniejsze dla nas na przykład tutaj w Australii niż było w Polsce. Tu sobie przystanę w cieniu, bo mi za bardzo słońce świeciło i pewnie mnie też nie widzieliście za bardzo. Natomiast tak, no słuchajcie, jak się idzie do banku, czy dzwoni się gdziekolwiek, załatwić cokolwiek na poczcie, w sklepie, jakiś zwrot produktu, cokolwiek, gdzie trzeba po prostu z kimś, wiecie, dealować, żeby coś załatwić, no to tutaj od razu jesteście przywitani z uśmiechem na twarzy. Wszystko jest załatwiane tak, żeby zadowolić klienta. Także to mi się akurat podoba. Dla nas jest to lepsze, bo ja pamiętam, jak było trudno w Polsce, jak się gdzieś dzwoniło, jak ktoś był nieprzyjemny przez telefon, albo jak się szło gdzieś coś załatwiać i jednak no, przyjeżdżamy jeszcze do Polski i obsługa klienta w Polsce zawsze mnie uderza. Sobie myślę, matko, jak tu ludzie mogą na co dzień kupować? No nie jest aż tak miło jak w Australii. No i wiecie też, z szefostwem jest luźniej w pracy, bo wszystko jest na ty. To ma też swoje oczywiście plusy, minusy, ale jeżeli chodzi o nasze właśnie doświadczenie, bo mówimy o nas, u nas się to zmieniło na lepsze. Ja jeżeli chodzi o pracę, to rzeczywiście mam menedżerkę taką, która więc jest po prostu jak nasza kumpela, mimo tego, że jest naszą menedżerką. To sprawia, że jest troszkę mniej stresu, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli chodzi o samopoczucie człowieka, wpływa to na nas, na mnie, na Artura troszeczkę lepiej niż to, jak sobie przypomnimy, jakie właśnie były w Polsce
te stosunki szefów do swoich podwładnych. Chciałam tutaj powiedzieć o kolejnej ważnej rzeczy, która zmieniła się u nas na plus, na lepsze po przeprowadzce do Australii. Ogólnie nasze zdrowie. I czym to jest spowodowane? No, po pierwsze, witamina D naturalna, która jest niesamowicie potrzebna do zdrowia. W naszym przypadku to rzeczywiście jest potwierdzone, że jak spędzamy właśnie na podwórku, na zewnątrz, w słoneczku, troszkę czasu codziennie, to naprawdę się przyczynia do tego, że człowiek jest zdrowszy, lepiej się czuje, więcej jest energii, ale też to, że produkty takie zdrowe, te wiecie, superfoodsy wszystkie i żywność bez jakichś dodatków świństew jest tutaj też nie dość, że łatwiej dostępna, jest więcej opcji, to jeszcze jest tańsza niż w Polsce, także my tutaj mamy o wiele łatwiej zachować zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiać i być zdrowymi niż w Polsce. Jest tu więcej możliwości ćwiczenia na świeżym powietrzu, to jest zdrowsze, wiadomo. I to też motywuje więcej do ćwiczenia. No sami spójrzcie na siebie, na pewno ćwiczycie więcej na świeżym powietrzu albo ogólnie dbacie o siebie więcej w lato niż na przykład w zimie. Poza tym stroje też robią swoje, nie? W zimie można się opatulić, pozakrywać pewne niedoskonałości, a w lato to wszystko wychodzi. Więc jeżeli u nas tutaj jest lato cały rok, no to możecie sobie wyobrazić, że nie dość, że motywacja jest większa do ćwiczeń, to jeszcze właśnie to, że można sobie pobiegać na podwórku, na zewnątrz, na świeżym powietrzu, można sobie poćwiczyć, jest o wiele przyjemniej, mniej się też choruje, przez to, że jest taka piękna pogoda, wiadomo. Więc zdrowie, słuchajcie, też zdecydowanie się u nas polepszyło po przeprowadzce do Australii. No to co, jak tyle mówiłam o tym, co się zmieniło na lepsze, to teraz by wypadało coś ponarzekać i powiedzieć, co się zmieniło na gorsze. Jak możecie się domyśleć, rodzina i znajomi. Wiadomo, jak się ktokolwiek przeprowadza, emigruje gdziekolwiek, no to traci wieloletnie znajomości, przyjaźnie, i też taki kontakt z rodziną, jaki by sobie wymarzył. Więc to jest na pewno na gorsze, wiadomo, wszystkie święta spędzamy po prostu, ja, Artur, Jamie, loco. Wiadomo, że ludzie nas też odwiedzają, no ale to jest rzeczywiście raz na jakiś czas my przyjedziemy do Polski, więc się widzi tych ludzi, z którymi się całe życie spędziło, no bardzo rzadko, bardzo mało, więc to jest na pewno na minus. Nie idzie dzielić tych pięknych chwil z tymi ludźmi, których się zna, którzy byliby wsparciem też w na przykład trudnych chwilach. Można zadzwonić, to jest fajne i wiecie, teraz można rozmawiać z kamerką, widzi się, więc to też jest plusem. Natomiast no jednak nie jest to samo. Muszę tutaj zobaczyć, żebym nie wpadła, bo nie wiem, czy widzicie taki mały przerywnik, ale ja jestem w porcie. Zobaczę, czy tu to widać. Chyba powinno być widać. Więc tutaj jest naprawdę dzisiaj przepięknie. Nigdy tu jeszcze nie kręciłam dla Was sportu, ale jest pięknie, więc pomyślałam, że dzisiaj właśnie nakręcę. Dobrze, idziemy dalej i dalej Wam powiem o tej rodzinie, bo to rzeczywiście, no nawet urodzin nie idzie wspólnie z rodziną obchodzić. No możecie sobie wyobrazić, zawsze wtedy, kiedy spędzacie czas z rodziną, bądź też możecie z nimi usiąść na kawce, spotkać się gdzieś, wyjechać gdzieś, no to u nas tych chwili już nie ma. No, mnóstwo też wiadomo takich ważnych imprez nas omija, jak wesela, jakieś chrzty, roczki i tak dalej, więc jakieś 50, 40, 30, no to też jest taki żal. I my, skoro to ma być odcinek właśnie o naszej sytuacji, my tu nie mamy żadnych znajomych takich, z którymi rzeczywiście byłoby no, nie wiem jak to powiedzieć, no bo jak się spotykamy, to fajnie się spędza czas. Ale to nie jest tak, że my za tymi ludźmi tęsknimy i nie umiemy się doczekać kolejnego spotkania. Tutaj te spotkania to są bardziej na takiej zasadzie wypytania się, co tam się pozmieniało i tyle, ale to jest wszystko takie bardzo powierzchowne niestety. I też ludziom, wiecie, nie da się tutaj aż tak ufać, jak w Polsce już mieliśmy zaufanych ludzi. To tutaj jednak inna kultura, inny charakter i my nad tym ubolewamy, bo to rzeczywiście, no nie da się polegać na tych ludziach. Trzeba zawsze z dystansem do tego podchodzić i to jest, myślę, taki dla nas minus, jeżeli chodzi o przeprowadzkę do Australii. Ten aspekt taki rodzinno-znajomościowy, to na pewno.
Ale w tym porcie, słuchajcie, głośno, mam nadzieję, że jakoś ten odcinek wyjdzie i że nie będzie aż takiego przebicia tych głosów maszyn i tego wszystkiego ponad mój głos, no. Zobaczymy. No i co jeszcze? Jeżeli chodzi o coś, co na gorsze się dla nas zmieniło, to na pewno to obchodzenie wszystkich świąt. Czyli na przykład Wielkanoc czy też Boże Narodzenie. Wiadomo, nie dość, że ze względu na kwestie rodzinne, no nie ma z kim tego obchodzić. Jednak przyzwyczajenia są z Polski, że się jedzie do rodziny, do siostry na przykład w moim przypadku, czy też do rodziców i się celebruje z nimi. To jest po prostu czas spotykania się. Wiadomo, jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to w Australii tutaj świrują z dekoracjami i z piosenkami, więc to może na plusik bym powiedziała, bo ta otoczka cała, jeżeli chodzi o jak idziecie gdzieś czy coś, to widać te święta wszędzie. Oczywiście oprócz pogody, bo to wszystko psuje, ale z tego co wiem, to u Was też już długo śniegu nie było na święta, więc też nie ma tej atmosfery takiej, a jednak w Polsce, z tego co pamiętam, no to jednak się dużo później dekoruje wszystko niż w Australii. To sobie przycapnę na takim krokodylku, bo mnie już ręka boli od trzymania tego aparatu, ale Wam powiem jeszcze, jeżeli chodzi o te święta, no to oni akurat troszeczkę inaczej obchodzą, jeżeli chodzi o dni świąteczne. I jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to tutaj tylko się obchodzi głównie ten dzień 25 grudnia, czyli ten faktyczny dzień Bożego Narodzenia, a wszystko przed i po to nie jest uznawane jako święta. Trochę tak szkoda, jak w Polsce na przykład dzień przed Bożym Narodzeniem, czyli Wigilię, świętują wszyscy, siadają do kolacji wigilijnej, a my tutaj no, robimy sobie swoją atmosferę, wiadomo, ale ogólnie nie ma tego wsparcia z zewnątrz. To nie jest tak, że w pracy się mówi, o, co będziesz miała na Wigilię i tak dalej. No, nie ma tego poczucia takiego, o, święta, my musimy być w pracy. Dla nich to nie są święta, więc ja mogę być jedyna, która narzeka, że trzeba iść 24 grudnia do pracy, a potem od razu 26 tak samo, bo jest wielki dzień wyprzedażowy, więc no, trzeba się dostosować do tego, co oni tutaj robią i do ich kultury. A jednak człowiek myślami jest gdzieś tam indziej, w tym, w czym się wychował, czyli w tym, że te święta trwają dłużej niż tylko jeden dzień. Z Wielkanocą ciut jest lepiej, bo przynajmniej w piątek, Wielki Piątek, akurat w Australii wszystko jest zamknięte, więc powiedzmy człowiek czuje, święto. Natomiast potem te dwa kolejne dni to już są takie mniej świąteczne i ogólnie Wam powiem, że też jest, przez to, że tutaj jest nie za dużo ogólnie ludzi wierzących, więcej ateistów. I to też sprawia, że po prostu no, inaczej się mówi z takimi ludźmi i inaczej oni przeżywają te święta niż my. Więc u nas to, te święta, obchodzenie ich rzeczywiście zmieniło się na troszkę gorsze. Na plus, słuchajcie, to wiadomo, że zmienił się u nas angielski, ale to chyba nie trzeba być Einsteinem, żeby to odkryć. Wiadomo, że jak się przeprowadza człowiek do anglojęzycznego kraju, no to ten angielski rzeczywiście jest na o wiele wyższym poziomie i to się u nas stało, więc to jest na pewno na plus, bo mieszkając w Polsce nie osiągnęlibyśmy takiego poziomu z języka angielskiego. Ale za to no, taki mały minus, myślę, że zauważyliście też czasami po moich vlogach, to jest to, że mój język polski to tak troszeczkę osiadł. Troszkę się, no nie chcę powiedzieć uwsteczniłam, aczkolwiek żadne inne słowo mi nie przychodzi do głowy, co potwierdza właśnie to, że ten język polski trochę się u mnie zatracił i czasami też wydaje mi się, że coś jest poprawne, bo biorę to z języka angielskiego, tłumacząc sobie na polski, okazuje się, że po polsku się tak nie mówi, że to jest zła składnia albo złe słówko, albo czasami po prostu przyzwyczajona do używania jakiegoś angielskiego słówka. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to jest po polsku, a przetłumaczenie nie ma sensu, bo używają troszeczkę innego kontekstu, jeżeli to w ogóle ma dla Was sens. Ale w każdym razie wiecie, po prostu ważne jest to, że troszeczkę mi ten polski się opuścił, a angielski wzbogacił i polepszył. Fajnie mi się tu przycupnęło, więc na chwilkę tu zostanę, żeby Wam powiedzieć o kolejnej rzeczy, która się dla nas polepszyła właśnie po wyjeździe do Australii. Wiadomo, że jeżeli chodzi o Jamiego, czyli naszego synka, to on będzie tutaj miał o wiele większe możliwości niż w Polsce.
Najprawdopodobniej, bo tego na 100% nie wiemy. Tutaj po studiach ludzie więcej osiągają niż w Polsce. Zresztą to wiecie, moje pokolenie wie. Wszyscy robili studia, a potem mało kto w zawodzie odnajdywał pracę. Tutaj akurat jak ktoś robi studia, to praktycznie ja się nie spotkałam z przypadkiem, żeby ktoś taki po studiach nie pracował w zawodzie. Więc jest to bardzo rzadkość tutaj. Bardzo łatwo po studiach dostać tutaj jeszcze, bo to już też jest coraz bardziej popularne te studia, więc za chwilę może się okazać, że rzeczywiście będzie trudno dostać pracę po nich, ale na razie jeszcze łatwo po studiach znaleźć pracę w zawodzie i zazwyczaj właśnie ci ludzie po studiach mają pracę w zawodzie. Więc Jamie będzie pod tym względem miał rzeczywiście łatwiej w Australii niż jakbyśmy mieszkali w Polsce. I wiadomo, że jakbyśmy mieszkali w Polsce, to nie byłby dwujęzyczny, a nasza przeprowadzka do Australii sprawiła, że będzie miał możliwość mówienia płynnie i po polsku, i po angielsku, i taki mały update'ik dla Was, słuchajcie, już po polsku mu coraz lepiej idzie. Także od ostatniego odcinka, no, dużo poszło do góry, także myślę, że będzie rzeczywiście płynnie mówił i po polsku, i po angielsku, i coraz lepiej mówi w dwóch językach, także rzeczywiście tego by nie miał takiej możliwości w Polsce. Poza tym w Polsce musiałby się uczyć języka angielskiego. Musiałby się normalnie go uczyć, a tutaj ma go na co dzień, nie będzie się go musiał uczyć, więc to mu dużo odchodzi, będzie mu o wiele łatwiej. Natomiast codziennie ma kontakt też z polskim, więc jest dobrze. Tak dobrze językowo by nie było w Polsce, więc to jest na pewno na lepsze. Wiecie, ja też na przykład teraz dzięki temu, że jesteśmy w Australii, mogłam zacząć swój kanał. O czym marzyłam, nie powiem, bo zawsze miałam właśnie takie aspiracje, takie ciągotki artystyczne. Tu gdzieś do grupy teatralnej należało, tu tam szkołę aktorsko-wokalną skończyłam, taką policjalną i tak dalej. Zawsze gdzieś tam się na jakieś castingi jeździło i tak dalej, więc coś tam zawsze mi taka strona artystyczna towarzyszyły. Przeprowadzając się do Australii, do Mackay, te możliwości się ograniczyły, powiedzmy. Natomiast otworzyła się inna możliwość właśnie stworzenia kanału. Co teraz tak naprawdę jest opcją dla wielu ludzi, ale to, że mieszkamy w Australii, no to ułatwiło mi, bo mogę Wam mówić o Australii i ten kanał ma jakiś tam głębszy sens, bym powiedziała, niż jakbym go tworzyła z Polski o wszystkim innym, tylko nie o Australii. No bo zobaczcie, ilu z Was by mi odeszło z kanału. I jeżeli chodzi o podróżowanie, to jedna rzecz się zmieniła na lepsze, a druga na gorsze niestety. No na lepsze się zmieniło to, że mamy, jeżeli chodzi o finanse, to łatwiejszy dostęp do Pacyfiku i pięknych, egzotycznych wysp pacyficznych, czy też azjatyckich, południowa Azja, wiadomo, tam Bali i tak dalej. To jest łatwiej dostępne finansowo z Australii niż z Polski, wiadomo. Koszty też przelotu. No i zarobki w Australii są inne. Bardziej nas stać na to, zarabiając nawet najniższą krajową w Australii. Więc możemy sobie zwiedzić łatwo tę część świata za w miarę dostępne pieniądze. Natomiast już teraz na gorsze się zmieniło podróżowanie do Europy. Bo to jest teraz niesamowity luksus, żeby sobie pozwolić z Australii polecieć do Europy. Jest to duży koszt, duży wydatek, no i przez to też utrudnione zwiedzanie tych części Europy, których do tej pory nie udało nam się zwiedzić. Więc to jest szkoda, że po prostu już teraz będzie to niesamowity koszt i też urlop. Dużo trzeba będzie wziąć dni wolnego, żeby cokolwiek sobie właśnie zobaczyć w Europie. Także to myślę na gorsze właśnie z tą Europą, że jednak za czasów mieszkania w Polsce się tej Europy tak nie zwiedziło. No a teraz to już jest drogo i jednak czasochłonne. I na pewno, słuchajcie, na plus się u nas zmieniło to, że na więcej rzeczy nas stać mieszkając w Australii niż jak mieszkaliśmy w Polsce. To jest głównie związane tutaj z tym, że w Australii ogólnie pewne luksusowe produkty elektroniczne, samochody i tak dalej są w Australii po o wiele bardziej przystępnej cenie niż w Polsce. Więc na więcej ludzi stać, po prostu ludzie, którzy nawet zarabiają taką najniższą krajową albo niezbyt więcej, jeżdżą takimi samochodami, mają takie telefony, takie laptopy, jakie w Polsce po prostu stać tylko i wyłącznie najbogatszych.
Także to jest trochę zabawne, bo tutaj na przykład jak się spojrzy, jakie samochody jeżdżą na co dzień, czy stoją na parkingu, to znaczna większość to nowiutkie samochody, takie wielkie, wiecie, drogie, co w Polsce, kurczę, około 100 tysięcy musicie zapłacić za takie auto. Tutaj one są o wiele, wiele tańsze, bardziej przystępne. Ale też chociażby takie rejsy, no gdzie by nas w Polsce było stać na rejs? A tutaj rejs był tańszy niż, kurczę, wypad do pobliskiej miejscowości na tyle nocy, ile żeśmy na tym rejsie spędzili. Taki jeszcze zawodowy samorozwój, jeżeli można tak powiedzieć, to Artur osiągnął, bym powiedziała, bo tutaj ma o wiele wyższe stanowiska w zawodzie swoim dalej niż na przykład w Polsce. O wiele bardziej szanowane stanowiska i o wiele więcej płatne niż w Polsce. Więc to na pewno u Artura się zmieniło na plus, na lepsze niż to, co było w Polsce. I ma tutaj też wiele możliwości też rozwoju w troszkę inne kierunki na bazie tego, w czym jest, a jest w górnictwie, ale tam jest dużo poziomów tego górnictwa, jeżeli chodzi o pozycje i rolę w pracy i zarobki, więc to na pewno na plus dla niego. No dla mnie, jeżeli chodzi o zawód, no to ja jestem wykształconym lingwistą. Skończyłam licencjat, jeżeli chodzi o angielski, czyli filologia angielska się to nazywało. Tam też z wychowaniem wczesnoszkolnym. A potem magisterkę robiłam z tłumaczenia. Tłumacz z angielskiego na polski, z polskiego na angielski. No i co tutaj robię w Australii? Nie robię tego. Więc u mnie to na minus, że nie pracuję w zawodzie. Natomiast mój zawód pomógł mi na pewno w Australii na starcie, jeżeli chodzi o język. No bo wiadomo, że jak studiowałam angielski, no to się gdzieś tam go bardziej potuczyłam, niż jakbym go znała, nie chodząc na studia anglojęzyczne. Ale muszę Wam tutaj wspomnieć, że tak jak Arturowi, pozostając w zawodzie, podniosły się zarobki, mi zarobki mniej więcej równają się temu, co zarobiłabym w zawodzie w Polsce. Czyli zmieniło się to na gorsze, że tutaj nie mam możliwości pracy w zawodzie. No jakieś tam bym miała, ale nie są aż takie łatwe, musiałabym dużo papierków dorobić. No to jednak zarobek mój w handlu, ktoś by powiedział w głupim handlu, ale jest taki sam, jak na przykład bym pracowała w zawodzie w Polsce. Czyli byłabym nauczycielką języka angielskiego, tam byłabym przedszkolanką czy coś takiego. Ale też warunki pracy na lepsze się dla Artura na przykład zmieniły, dlatego że no w Polsce jednak praca w górnictwie to jest naprawdę ciężka, bardzo głęboko się tam zjeżdża i tak dalej, a tutaj jednak powiedzmy bardziej dbają o bezpieczeństwo. Też nie zawsze z tego, co mi Artur mówi i też czasami coś tam ściemniają. Natomiast ogólnie jest to praca bezpieczniejsza w górnictwie tu w Australii i no, łatwiejsze są warunki pracy. No i właśnie to by było tyle, co się zmieniło na lepsze, na gorsze po przeprowadzce do Australii z dziesięcioletniej, prawie dziesięcioletniej perspektywy, więc możecie mniej więcej odebrać to jako tak jakby podstawkę pod to, dlaczego my jednak zdecydowaliśmy się zostać w tej Australii, no i jakie są nasze szczegóły osobiste życia tutaj w Australii, co się właśnie dla nas zmieniło na lepsze, na gorsze i jak nasze życie tutaj wygląda. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa!